Szczakowianka Jaworzno pokonała 4-0 LKS Goczałkowice Zdrój w meczu sparingowym. Wielokrotny reprezentant Polski, a przy okazji trener gości Łukasz Piszczek pochwalił grę jaworznickiego zespołu. Zasłużone zwycięstwo Szczakowianki. Dla nas fajne przetarcie, bo chcieliśmy właśnie zagrać w warunkach, które będą to odzwierciedlać najprawdopodobniej w pierwszym meczu w Legnicy przeciwko bardzo twardemu przeciwnikowi. Zasłużone, tak jak powiedziałem, zwycięstwo Szczakowianki. My musimy jeszcze dużo się uczyć, żeby właśnie w takich meczach zagrać zdecydowanie lepiej. Kapitan Szczakowianki także był zadowolony z postawy swoich kolegów na boisku. Na pewno wynik cieszy, skuteczność cieszy, dobre spotkanie w naszym wykonaniu, ale też trzeba przyznać, że zespół z Goczałkowic fajnie się zaprezentował, prowadzili grę, dobrze grali w piłkę, dobrze utrzymywali się przy piłce, ale jednak widać, że to młody zespół i mają spory potencjał, ale jednak nasz zespół jest doświadczony, ma więcej zawodników w swoich szeregach z doświadczeniem i to dzisiaj zaprocentowało. Mecz sparingowy z wyżej notowanym trzecioligowym zespołem, w którym drugim trenerem jest znany reprezentant Polski, był dobrym sprawdzianem dla naszych piłkarzy. Łukasz Piszczek nie potrafił jednak jednoznacznie odpowiedzieć po meczu na pytanie, czy z taką grą nasz zespół ma szansę na awans do trzeciej ligi. Pan, każdy mecz jest inny i dzisiaj naprawdę bardzo fajnie się zaprezentowali na tle naszej drużyny. Czy ma szansę? Ja bym nie wyciągał daleko idących wniosków po sparingach, ale jest to drużyna, która gra agresywnie, która ma swój plan na mecz. Trzymam kciuki, żeby, jeśli jest takie życzenie, żeby udało się walczyć o nic. Pomimo, że mecz był tylko sparingiem, to nikt pola gry nie ustępował. Walka do końca o każdą piłkę, twarda gra i dużo uprzejmości ze strony jednych, jak i drugich piłkarzy w swoją stronę. Przed meczem zastanawialiśmy się także, czy nasi piłkarze odczuwają większą presję w związku z rozgrywaniem meczu przeciwko zespołowi grającemu o jedną klasę rozgrywkową wyżej i mającemu na ławce tak znaną postać. Jednak kapitan naszej drużyny rozwiał wszelkie wątpliwości. Nie, myślę, że nie. My budujemy swój zespół. Graliśmy z zespołem, który jest klasę wyżej, dlatego na pewno my musieliśmy się bardziej sprężyć, ale mimo jakichś tam nieporozumień między nami na boisku, to po meczu, tak jak teraz rozmawiałem z Łukaszem Hanslem, bo to kolega z boiska i już wszystko poszło w niepamięć. Mecz zgromadził na trybunie stadionu przy ulicy Kościuszki 1 w Szczakowej ogromną liczbę kibiców, którzy z pewnością wrócili do domu w dobrych humorach. Zawodnicy Szczakowianki Jaworzno zaprezentowali się bardzo dobrze i pozostaje nam wierzyć tylko w to, że w sezonie zasadniczym takie wyniki jak ten będą zdarzały się często.